Partnerem kanału jest Light Mobile, sieć najlepszych połączeń, oferująca abonament No Limit za 10 zł miesięcznie. Dzień dobry wieczór, ja nazywam się Matt Olech, ale to prawdopodobnie już wiecie, jeżeli nie pamiętacie gościa, który jest obok mnie, ponieważ ostatnio zmienił jakoś tak drastycznie w miarę wizerunek. Mogłem jeszcze brwi, a mogłem, a mogłem! A, chciałem ci założyć, ale nie weszło. Czawkę. Postanowiliśmy, że nagramy taki odcinek, ponieważ jak prawdopodobnie wiecie lub nie, ja się uczę angielskiego od 2 miesięcy. No ja od 4 podstawówki, ale co? I mieli dzisiaj czas przeszły z najważniejszym, nieważne. Jak znacie taką aplikację Duolingo, na której ktoś powiedział, że od przeszłego tygodnia zeszłego będzie się uczył na tej aplikacji, zrobił ile? Z tobą to ja mam lekcję na co dzień. I'm all ears. Zamieniam się w słuch. I chcemy oczywiście pokomentować różne śmieszne zdania z Duolingo. Bo my to starzy jesteśmy, my się jeszcze rosyjskiego uczyliśmy, my to bardziej rosyjski umiemy niż angielski, prawda? Prawda. Zdanie: chcemy kontrolować Europę. Był taki jeden, co już próbował. Ty, dwóch było po pierwsze. Napoleon i mój ulubieniec. No. Ostatni mi kumpel powiedział, że wyglądam jak neonazista. Przejąłem kontrolę nad krajem. Przyjąłem kontrolę nad krajem, no i bardzo dobrze. Słonie pamiętają, elephants remember. Tak, ja to przeczytałem. Ja, stary, ja się zastanawiam. Mówić, słonie mają bardzo dobrą pamięć. Przeczytaj sobie kiedyś na Wikipedii, że słonie mają bardzo, ale to bardzo dobrą pamięć. Uderzysz kiedyś słonia i on tego nie zapomni ci przez parę lat. Naprawdę. Jebnie się trąbą. To za to, że mnie dotknąłeś. Pamiętasz, co robiliśmy 2 lata temu? Dobrze, że jest taka opcja w Facebooku przypomnienia. Boże, żeby ci Zuckerberg musiał przypominać twoje życie, to jest... Nie, no ale to jest piękne. Jak będziemy mieli Alzheimera, to przecież spoko. Stałem się kobietą. No i bardzo dobrze, mamy teraz politykę gender, no i ty nie jesteś tolerancyjny? Ale to nie, to po angielsku to prawdopodobnie wiecie, że to można przetłumaczyć również stałem się kobietą. Nie jesteśmy wystarczająco wielcy, by cię zjeść, ale spróbujemy. Aczkolwiek ja się zastanawiam, czy tam ludzie, którzy nie pracują, Piotrze, może się ze mną zgodzisz lub nie, mają takie zebranie ogólne. W Duolingo? Tak, sobie siadają. Wiesz, że tam pewnie siedzi jakiś jeden student. Tak, ale ktoś tam to poprawia i oni sobie tak siedzą i tak. Panowie, mam dzisiaj do rozdania tyle towaru. Kto wymyśli najlepsze zdanie, dostaje. Tyle towaru. A na zachętę po jednej działce i tak potem nam wychodzi. To było suche. Ale ostatnio chciałem sobie w Warszawie zobaczyć, ile kosztują działki. W sensie tak, że muszę pójść na przykład na weekend i popalać się, czy porobić tak, grządki. Nie takie działki, nie. Ja się zastanawiam, właśnie było takie zdanie, otrzymałem ich. Ja się tak poważnie zastanawiałem. Może otrzymałem ich pod opiekę, no. Mateusz. Ja myślałem, że to sprzedaż ludzi. Tak mówię, otrzymałem ich. Patrzę na te swoje notatki tutaj. Otrzymałem ich sprzedaż ludzi? No bo wykrzyknij tak zapytanie. No bo dzwoni sobie taki pan, mamy tutaj telefon, załóżmy, że to jest, no halo, otrzymałem ich, nie? Mogę ci sprzedać za... To było suche. Mocno. Co ty robiłaś z moim chłopakiem? Oj, to jest dobre. Po co byłaś z nim w piwnicy? Żeby poukładać słoiki? Co dajemy naszym chłopcom? No okej, no jeżeli ja jestem dziewczyną w klasie, na przykład jestem podstawówka i jest dzień chłopaka, no to co dajemy naszym chłopcom? Proszę nie 3 kropki. No hej, proszę Piotrek, please no! A nie, to było akurat we francuskim. Pardon, no i tak. Proszę nie, no nie wiem. No proszę, please no. Proszę please nie sraj no. Mi tutaj na tym dywanie, no. Ale teraz wyobraź sobie taką, idzie sobie, może nie na dywanie, idzie sobie z pieskiem i nie chcesz, żeby faktycznie ci się ten piesek przed twoim oknem, please no. Co by nie mówić, angielski jest jedną z takich, na przykład ostatnio byliśmy w Niemczech i gdyby nie nasz angielski, nasz cudowny angielski, nasz ojczysty angielski, który siedzi w nas jako drugi język, bo oczywiście pierwszym ojczystym jest polski, nie może być ojczysty drugi, prawda? Nie może być. Chociaż to, ale nie może być, no. Nie no, jeżeli ktoś ma i takie obywatelstwo i takie, to twoim ojczystym językiem powinien być francuski. Dlaczego ty mówisz, nie mówisz po francusku? Powiedz, nazywam się Mateusz Olech i jestem youtuberem. Olek, je suis youtuber. To, że dodasz francuski akcent do słowa youtuberem, nie oznacza, że mówisz po francusku. Ale ja powiedziałem, że jestem youtuber? Ja jestem krotek. Ja jestem krotek i ja nie mam samochodu. Je suis Matt Olech et je suis youtuber. O, youtuber. Ja jestem Mateusz Olech i jestem bezrobotny. To jest to samo, człowieku! Pamiętaj, że nauka języków obcych jest ważna. O, to tak na sam koniec. Ale mi się udało czymś jak powiedzieć. Granice mojego świata są granicami mojego języka.
the frontier in English of my language. Granica mojego, of my world is the border of my border teraz, of my... Teraz się krztusisz czy coś? Nie wiem, próbuję. Dzięki wam serdecznie za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Aby szata. Na razie.